Z nami Stanisław Bartuzarski, kiedyś burmistrz Jarocina. Kiedyś starosta, przewodniczący rady, ale wybrany też w ostatnich wyborach samorządowych na radnego powiatowego. Panie Stanisławie, nie był pan na żadnej sesji, na żadnej komisji, nawet pan nie podjął mandatu. Dlaczegoż? A dzisiaj usłyszeliśmy ze sceny odpowiedź. Ja tej odpowiedzi nie słyszałem, chciałbym, żeby to internauci usłyszeli od pana. Panie Bartku, laryngolog, polecam. A poważnie mówiąc, no właśnie zdawałem sobie sprawę, że obojętnie kiedy i w jakim miejscu się pojawię, będzie reakcja taka jak dzisiaj, inwektywy ze strony tych ludzi, którzy dzisiaj rządzą gminą, jakieś polityczne wycieczki. Na dzień dzisiejszy wiemy, jaki jest układ i w samorządzie gminnym i powiatowym, także czy ja w tym wypadku nie wiem, podjąłbym już w tej chwili ten mandat, czy później, nie miało to żadnego znaczenia. No tak, ale pana wyborcy, to jest tak, kilkaset osób, mogą czuć się lekceważeni przez pana. W końcu wybrali pana, żeby pan ich reprezentował. Z tego co wiem, pan nie jest moim wyborcą, więc proszę takich nie formułować zarzutów. Ja z tymi ludźmi się spotykam i oni tą argumentację, którą panu przedstawiłem, przyjmują. Wiedzą, że dzisiaj w Jarocinie jest monopartia, która rządzi. I praktycznie głos jakiegoś radnego nie jest brany pod uwagę. Co zresztą nie tylko głos radnego, bo jak dzisiaj słyszymy, czyli pan głos mieszkańców nie jest brany pod uwagę, bez względu na to. Czyli pan się na sobie boi przyjść na tę sesję? Nie, ja wiem, że pan lubi, podobnie jak pan Kaźmierczak, manipulować wypowiedziami. Natomiast ma pan szansę powiedzieć to zobaczyć. No więc jeszcze raz pan powtarza. Mając na uwadze to, co jest wartością, to, żeby mieszkańcy sami odczuli jakość rządów nowej ekipy, podjąłem decyzję, aby wstrzymać się z objęciem mandatu, tak żeby jakiekolwiek moje wypowiedzi nie były argumentem dla drugiej strony, że to jest jakiś odwet polityczny, że ale panie radny elekcie, czy będzie jakimś odwetem politycznym z pana strony, jeśli pan podejmie mandat? Pan mnie nie rozumie. Pan nadal mnie nie rozumie. To proszę, bo ja przynajmniej, że nie rozumiem tego, co pan mówi. Byliśmy dzisiaj na spotkaniu. Słyszał pan ten aplauz dotyczący inicjatywy społecznej. Ja z pełną świadomością nie chciałem się angażować w żadnej inicjatywie, się nie angażuję, żeby mieszkańcy nie uwikłani w żadne partie polityczne, stowarzyszenia, parapartie jak Ziemia Rocińska, mogli w taki czy inny sposób wyrazić ocenę tego, co się dzieje. Czy pan się woli przyglądać temu, co się dzieje w tej chwili z boku? Nie chcę szkodzić sprawie. Niech pan jeszcze raz panu tłumaczy. Ja nie wiem, czy mówię tak niewyraźnie. Nie chcę szkodzić sprawie. Ja mam jasne, swoje sprecyzowane zdanie na temat tego, co się dzieje, na temat tej gintojry, bo to trzeba tak nazwać, kiedy ludzi się gnębi, już mówimy o setkach, dziesiątkach, bo tu mówimy o rodzinach. Słyszę też o przypadkach, że osoby trafiają do leczenia się psychiatrycznie. Coś złego się dzieje w Jarocinie, w samorządzie. W tym czasie oczywiście zajmuję się swoimi sprawami, na które nie miałem przez 20 lat czasu, bo przecież wszystko było ważniejsze ponad rodzinę, ponad swoje sprawy osobiste, był samorząd. No to pan wiedział, panie Stanisławie, że pan będzie wybrany albo nie będzie wybrany, ale trzeba było nie startować. No ale w tej chwili nie ma pana jego. Ale panie Bartku, to jest moja decyzja. Ale pan nie chce, pan tych rady, tych ludzi, którzy na pana głosowali. Ale to jest pana zdanie. Pan, jeszcze raz powtórzę, wie lepiej o tym, co myślą osoby. Bo pan wcześniej mówił, że pan miał problemy ze zdrowiem. Ja to rozumiem. Myślę, że wszyscy to rozumieją, że pan chciał podatować swoje zdrowie. Ale ja panu przed chwilą wyliczyłem. No właśnie, ale pan brał czynnie udział w kampanii wyborczej pana prezydenta. Potem pana widziano w różnych miejscach publicznych, na spotkaniach z nauczycielami. Czynnie brał pan udział w kampanii pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który ustępuje. Dzisiaj pana widzimy, jest pan tutaj, jest pan w świetnej formie, a pan mandatu radnego nie podejmuje. Dlaczego? Ale jeszcze raz panu oświadczam, że mandat podejmę czy nie podejmę, to będzie decyzja moja.
Kiedy zobaczymy Stanisława Martwowskiego znowu w samorządzie? Mówicie pan mnie dzisiaj, no to... Dzisiaj pana widziałem na debacie zorganizowanej przez Gazetę Jarcińską i Portal Jarcińska.pl. Ja pytam się, kiedy zobaczę radnego Stanisława Martwowskiego. W swoim czasie. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Dzięki bardzo.